Dzień dobry, Kamil Dżubka, zapraszam na Onet Opinie, a naszym gościem jest Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, wiceprezes Porozumienia Jarosława Gowina. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, no właśnie, cały czas wiceminister, wiceprezes, a może Prawo i Sprawiedliwość miałoby dla pana jakąś ciekawą ofertę i nie byłby pan zastępcą, ale sam miałby pan zastępców. Oczywiście ta oferta wiązałaby się z tym, że musiałby pan opuścić Jarosława Gowina. Co pan by na to powiedział? Panie redaktorze, akurat źle pan trafił, bo trafił pan na polityka, który jest bardzo mocno skupiony na wykonywaniu swoich zadań. I ja wiem, po co jestem w polityce, po co zostałem posłem i dlaczego dzisiaj pracuję w administracji rządowej. I no, jednak no, nie dla stanowisk. No właśnie, pan powiedział, że ja źle trafiłem, ale to nie ja ewentualnie miałbym pana przekonywać. A proszę powiedzieć, czy być może były próby przekonywania pana, że może z tym Jarosławem Gowinem to już nie do końca się tak opłaca razem iść? Nie, wbrew tej czarnej legendzie masowej korupcji politycznej, tudzież zastraszania, ja nigdy tego nie doświadczyłem i mówię to z dumą i otwarcie. Ja rozmawiam z poważnymi politykami, nie tylko z moim szefem, czyli ministrem Mariuszem Błaszczakiem, ministrem obrony narodowej, ale z wieloma innymi politykami obozu rządzącego i rozmawiamy o sprawach zasadniczych, państwowych. Oczywiście także o utrzymaniu większości parlamentarnej, ale nigdy to nie miało takich znamion korupcji politycznej. I oczywiście polityk musi być skuteczny i miarą jego jakości jest jego skuteczność, ale no nie wszystko za wszelką cenę, no tak bym powiedział. No właśnie, bo gdzieś tam, panie ministrze, w sieci się pojawiła nawet taka teza, że na pana będzie można łatwo nacisnąć, bo ma pan kredyt. I ja wchodzę do pana oświadczenia majątkowego i rzeczywiście ma pan kredyt mieszkaniowy we frankach szwajcarskich, 56 tysięcy franków. No przyznam szczerze, już widziałem wyższe kredyty hipoteczne, więc rzeczywiście może to zostawmy. Ale proszę powiedzieć, czy inni politycy Porozumienia dostawali oferty? Bo podobno w mieszkaniu Jacka Żalka, który kiedyś się razem z Jarosławem Gowinem opuszczał Platformę, potem współtworzył i Polskę Razem, i Porozumienie. Takie rozmowy się toczą z Jackiem Żalkiem, który reprezentuje już dzisiaj Adama Bielana. A nie, Jacek Żalek to akurat słynie z tego typu dywagacji o żołdzie politycznym, o tym, jak będzie można rozwijać swoją karierę w ramach obozu rządzącego, no ale to są takie, bym powiedział, dywagacje czysto intelektualne, czasem polityczne Jacka Żalka. Natomiast pan pytał o poważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, no, wspomniał pan o kredycie, to tylko jedno słowo. Ci, którzy sugerują tego typu rzeczy, wystawiają świadectwo sami o sobie, bo to jest mierzenie innych swoją miarą. No, wielu Polaków, szczególnie z mojego pokolenia, w moim wieku ma kredyty mieszkaniowe i to jest normalne i należy, przychodząc do polityki, liczyć się z tego typu sugestiami, czasem naciskami oczywiście, no ale absolutnie, jeżeli ktoś chce na serio uprawiać politykę, no to musi się na tego typu naciski uodpornić. No dobrze, mówił pan o poważnych politykach Prawa i Sprawiedliwości i takim politykiem niewątpliwie jest Jarosław Kaczyński, który w niedzielę był gościem zjazdu republikańskiego, który miał być taką inauguracją tej nowej partii Adama Bielana, partii republikańskiej. Proszę powiedzieć, czy pan sobie wyobraża podpisanie umowy koalicyjnej ewentualnej z tą partią? Nie, no my deklarowaliśmy, że w takiej formule, o którą pan redaktor pyta, czyli że do 3 podpisów dołożymy 4 podpis, do takiego podpisania nie dojdzie. Ja oczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić, że Prawo i Sprawiedliwość podpisze dwustronną umowę z republikanami. I to będzie dla was w porządku? Tak, dlatego że to są wewnętrzne relacje wewnątrz klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. My się bardzo mocno skupiamy na relacjach koalicyjnych, ale proszę pamiętać, że ten klub jest naprawdę bardzo duży. To jest przecież dzisiaj 231 czy 232 posłów. Tam też są frakcje, tam też są grupy i one są zarządzane przez Jarosława Kaczyńskiego. Zarządzane są ambicje, zarządzane są pretensje tych osób, więc jednym słowem, no, polityka to jest nieustanna gra także frakcjami i republikanie no, są taką frakcją, zdecydowali się, wychodząc z porozumienia, na bycie frakcją wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. W sensie takim politycznym czy politologicznym to nie jest nic złego. No ale proszę nie oczekiwać od nas, czyli suwerennej, niezależnej partii politycznej, że my będziemy traktować jedną z frakcji Prawa i Sprawiedliwości jakoś odrębnie. To dzisiaj są członkowie tego samego klubu parlamentarnego. Jest jedna, ostatnie zdanie, fundamentalna różnica. Myśmy podpisali umowę koalicyjną, tą pierwszą przed wyborami parlamentarnymi. I to była formuła koalicyjna startu, a teraz sprawowania władzy w ramach tej umowy koalicyjnej. Jeżeli Republikanie czy Prawo i Sprawiedliwość zaproponuje podpisanie takiej umowy przed startem w roku 2023, to będziemy to rozważać. Ale dzisiaj nie ma takiej potrzeby, dlatego że są także inne frakcje, inne grupy posłów w ramach klubu parlamentarnego PiS, które też mogą za chwilę powiedzieć, że one chcą podpisywać odrębne umowy koalicyjne. Ale panie ministrze, ale kolejna umowa koalicyjna, czy kolejne porozumienie było, nomen omen porozumienie, było podpisane jesienią 2020 roku, czyli niecały rok temu. I z tego porozumienia wynikało między innymi to, że w tym parytecie dotyczącym podziału stołków czy podziału funkcji w rządzie wynikało, że no na przykład pan Jacek Żalek jest wiceministrem w jednym resorcie, pan Zbigniew Gryglas z ramienia porozumienia jest wiceministrem w innym resorcie, że pan Michał Cieślak jest ministrem w kancelarii premiera. I ci ludzie, mimo iż odeszli od Jarosława Gowina, cały czas są w rządzie i Prawo i Sprawiedliwość nie reaguje na wasze apele, prośby o to i żądania, żeby oni podali się do dymisji, a ten skład z waszego punktu widzenia też tych stanowisk nie został uzupełniony. Nie macie tych reprezentantów, którzy no, przysługują wam na mocy tej umowy koalicyjnej sprzed niecałego roku. Zatem no, chyba z waszego punktu widzenia no, trudno podchodzić do tego, czy przechodzić do porządku dziennego. Tak, to jest z pewnością przedmiotem różnicy zdań między nami a Prawem i Sprawiedliwością, wynikającym oczywiście z także z obiektywnych przesłanek. No ci parlamentarzyści, ta grupa bielanistów, takich nazwijmy, no ona się ukonstytuowała i przyszła do Prawa i Sprawiedliwości i powiedziała, no teraz my mamy tylu i tylu posłów, mamy tylu i tylu ewentualnych działaczy w terenie i my też chcemy być reprezentowani w rządzie, prawda? No więc my jednym słowem jesteśmy tutaj na pewno w dialogu z Prawem i Sprawiedliwością, które też jest w takim kłopocie, no bo odwracając tą monetę, no można powiedzieć, no ale te cztery głosy, które mają w Sejmie, no też są potrzebne Prawo i Sprawiedliwości. Więc w tym sensie to, że ja rozróżniam porozumienie jako poważną, suwerenną partię polityczną od frakcji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, jaką są Republikanie, to nie znaczy, że ja odmawiam im wagi politycznej sprowadzającej się do tych czterech mandatów poselskich w polskim Sejmie. I to jest bardziej skomplikowana układanka, ale proszę panie redaktorze pamiętać i od nas nie wymagać tego, że będziemy walić pięścią w stół, dlatego że mówimy o rzeczach w gruncie rzeczy wtórnych, no bo jednak polityka no nie może się sprowadzać tylko do obsady stanowisk, tylko po coś obsadzamy te stanowiska, żeby realizować jakieś polityki publiczne, jakieś polityki publiczne. W związku z tym no my też nie jesteśmy taką partią polityczną, która ze względu na stanowiska będzie rozdzierać szaty i wychodzić z rządu. No dobrze, właśnie pan powiedział, że jesteśmy w polityce po coś, żeby realizować, jak rozumiem, wspólny program. No to chciałem spytać o ten wspólny program, bo państwo już zapowiedzieli, że no macie wątpliwości, czy wręcz nie poprzecie być może ustaw Nowego Ładu w tym kształcie, które zostały, czy będą zaproponowane, na przykład podwyżki i składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. To jest zmiana, którą chce przeforsować Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Gowin mówi, że no, w tym kształcie to jest nie do zaakceptowania, więc no, mamy tutaj bardzo potężną rysę i mowa o wspólnym programie no, byłaby tutaj rzeczywiście bardzo trudna. Po pierwsze, Polski Ład to jest bardzo szeroki dokument programowy, które zawiera bardzo wiele różnego rodzaju rozwiązań ze wszystkich dziedzin życia, ze wszystkich polityk publicznych i sprowadzanie tego tylko do jednej kwestii, czyli składki zdrowotnej, podniesienia składki zdrowotnej, z pewnością nie oddaje znaczenia tego dokumentu. Chcę powiedzieć, że my Polski Ład negocjowaliśmy i w 98% się z tym dokumentem zgadzamy. Ale przyzna pan, że kwestie podatkowe są kluczowe. I tego nie ukrywamy, pewnego nieporozumienia. Kwestia tej ulgi Gowina, bo rzeczywiście to Jarosław Gowin przeforsował tą ulgę dla klasy średniej. No jak się okazuje, póki co zostało zapowiedziane, że będzie to ujęte, będzie ta ulga obejmować tylko klasę średnią zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę. natomiast nie na przykład jednoosobowej działalności gospodarczej. No nie, my jednak zwracamy uwagę, że klasę średnią definiuje w dużym uproszczeniu wysokość zarobków, a nie rodzaj umowy o pracę, prawda? Czyli umowy cywilnoprawnej. No więc jednym słowem to jest przedmiotem naszych jeszcze rozmów, ale dobrze, że pan redaktor sam się poprawił. Pan redaktor zaczął mówić, że te projekty ustaw, które zostały zaprezentowane, czy projekty zapisów, jeszcze nie mamy tych projektów zapisów, więc jesteśmy także tutaj w trakcie tych rozmów z Prawem i Sprawiedliwością, z Ministerstwem Finansów, bo to jest kwestia nie pewnej zdolności czy woli politycznej, tylko bardziej pewnych także możliwości państwa polskiego, żeby uwzględniać tą ulgę Gowina w szerszym zakresie. Ja wierzę, że do tego dojdzie, bo to jest w interesie polskiej gospodarki. Panie ministrze, mam przed sobą list parlamentarzystów Porozumienia Jarosława Gowina z początku lutego tego roku. Jest tu podpisanych, jak szybko liczę, 14 osób. Są posłowie i senatorowie. No ale tak, na tej liście są m.in. poseł Mieczysław Baszko, który głosował ostatnio wbrew Jarosławowi Gowinowi w sprawie kandydatur na Rzecznika Praw Obywatelskich. Tak samo pani poseł Anna Dąbrowska-Banaszek też głosowała inaczej. Jeszcze poseł Baszko prawdopodobnie, przynajmniej tak zapowiadają politycy związani z Adamem Bielanem, ma przystąpić do partii republikańskiej. Jest Wojciech Maksymowicz, którego już w ogóle nie ma w klubie Prawa i Sprawiedliwości, tak samo Andrzej Sośnierz. No trochę się skurczyło to wiano Jarosława Gowina, które wnosił do tego małżeństwa Zjednoczonej Prawicy na początku kadencji. Przypomnę, było to wtedy 18 posłów czy 18 posłów. Teraz w tym głosowaniu na przykład w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich mógł liczyć jedynie na 9 osób. No trochę mało. Panie redaktorze, szanowni państwo, polityka to jest trudna gra i oczywiście wszyscy podlegamy różnego rodzaju presji, ale też jest to klub parlamentarny czy partia polityczna jest zgromadzeniem różnych indywidualności. I oczywiście ja ubolewam nad stratą każdego z naszych posłów. Natomiast absolutnie nie godzę się z tym definiowaniem głosowania posła Mieczysława Baszko czy Ani Dąbrowskiej-Banaszek w inny sposób w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich jako wyraz pewnego braku lojalności, dlatego że oni od początku mówili, że mają w tej sprawie inne zdanie. A czy oni zostają w porozumieniu w takim razie? Pani poseł Dąbrowska-Banaszek nigdy nie była członkiem Porozumienia, tylko deklarowała swoją lojalność tutaj względem Jarosława Gowina i tą lojalność podtrzymuje. A poseł Mieczysław Baszko nigdzie póki co ani nie wystąpił, ani nie przystąpił do innej partii politycznej. To są tylko i wyłącznie dywagacje republikanów, myślenie życzeniowe. Ja słyszałem już wiele plotek także na swój temat, że niby jakoby rozważam dołączenie do tamtej grupy. Kategorycznie temu zaprzeczam. Poseł Mieczysław Baszko ostatecznie nie pojawił się mimo zapowiedzi republikanów na ich konwencji w Warszawie. W związku z tym nieuprawniony jest przypisywanie go do tamtej grupy. Dalej pozostaje posłem Porozumienia. Panie ministrze, czy Michał Wypi, bo o tym się mówi nieoficjalnie, ma zostać odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości? To jest członek władz Porozumienia. Czy rzeczywiście coś takiego ma się wydarzyć? Nie. Dzisiaj było posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość i my głosowaliśmy w sprawie uzupełnienia składu prezydium. Tam rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość podmieniło jednego posła, chyba kogoś jeszcze dokoptowało. Natomiast to wynikało z takiej informacji, że Solidarna Polska, czyli drugi koalicjant, planuje wymianę członka prezydium, czyli wiceprzewodniczącego klubu. Nie wiem, czy to nastąpiło ostatecznie, czy nie. My jako partia Porozumienia Jarosława Gowina nie planowaliśmy tej podmiany i plotka o tym, że Michał Wypi miałby zostać odwołany, jest nieprawdziwa. A jak państwo będą głosować w sprawie wniosku o odwołanie wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego? Ja przypomnę, że wspomniany Michał Wypi po wypowiedzi marszałka Terleckiego już liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska nie powinna spotykać się z polską opozycją. Sugerował, że marszałek Terlecki powinien podać się do dymisji. Zatem czy państwo będą głosowali za odwołaniem marszałka Terleckiego? Odpowiadając od końca, bo każdy z tych elementów jest interesujący. Nie, my będziemy głosować przeciwko wnioskowi o odwołanie marszałka Ryszarda Terleckiego. Pomimo tego, że marszałek Terlecki słynie ściętego języka i zdarzały mu się nieuprzejme wypowiedzi wobec koalicjantów, nad czym możemy tylko i wyłącznie ubolewać, ale to jest szef naszego klubu parlamentarnego, do którego należymy, i wicemarszałek Sejmu, na którego się godziliśmy. I nie ma żadnych wątpliwości, że wniosek opozycji zasługuje na oddalenie, więc będziemy głosować przeciwko temu wnioskowi. Natomiast pan marszałek Terlecki no jednak poczynił wiele kroków po tym twicie czy po tej wypowiedzi a propos liderki białoruskiej opozycji. No jednak osobiście nawet poleciał do Wilna, żeby się z nią spotkać, żeby wyjaśnić tę kwestię, to nieporozumienie. A ono się sprowadza no nie do zarzutów spotykania się, jak pan redaktor to przedstawił, z przedstawicielami polskiej opozycji, tylko do firmowania przedsięwzięcia rekrutacyjnego Rafała Trzaskowskiego, jakim jest... No tak twierdzi marszałek Terlecki. Rozumiem, że pan się zgadza z tą opinią. Nie, ja się nie zgadzam absolutnie z opinią marszałka Terleckiego. Uważam, że inne są priorytety liderów białoruskiej opozycji, a tym priorytetem jest kształtowanie polskiej opinii publicznej przyjaznej, niepodległej i demokratycznej Białorusi. Więc ja na miejscu pani Cichanouskiej również wziąłbym udział w takim przedsięwzięciu. Natomiast to nie jest podstawa do odwołania pana marszałka Terleckiego. Rozumiem, że tak samo będą państwo głosować w sprawie wniosków o wotum nieufności wobec ministrów Sasina Kamińskiego, a także ministra Dworczyka za organizację wyborów kopertowych. To są wnioski złożone przez opozycję. Tak, my będziemy głosować przeciwko wnioskom o ich... Ale państwo sprzeciwiali się wyborom kopertowym. Tak, dlatego właśnie tutaj doprecyzujmy. My byliśmy przeciwko przeprowadzaniu nie samych wyborów w trybie korespondencyjnym, tylko przeprowadzeniu ich w tym terminie, który był proponowany pierwotnie. Dlatego, że no jest możliwe przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych pod warunkiem, że jesteśmy w stanie to przeprowadzić. No musielibyśmy wracać do tej historii sprzed roku, prawda, do obstrukcji Senatu. Jak rozumiem, państwo uznają, że działania tych ministrów były zgodne z prawem i nie ma nic do zarzucenia. Przeprowadzenie tych wyborów w tamtym terminie, no my potrzebujemy, żeby było złym pomysłem, bo po prostu nie dałoby się tych wyborów przeprowadzić. Ale nie zmienia to faktu, że obowiązkiem tych ministrów było, każdego z nas, dążenie do przeprowadzenia demokratycznych wyborów w terminie konstytucyjnym. I nie można czynić zarzutu urzędnikom państwowym, że próbowali przeprowadzić wybory w konstytucyjnym terminie, bo to jest prawo demokratyczne każdego z nas, obywateli Rzeczypospolitej, żeby wziąć udział w wyborach i zagłosować na jednego czy drugiego kandydata na prezydenta. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Marcin Ociepa, wiceminister obrony, wiceszef Porozumienia Jarosława Gowina, był gościem Onet Opinie. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.